7.50, poranek wnet nadajemy dzisiaj z Polic. Podróżujemy po województwie zachodniopomorskim, a przy naszym telefonie jest już, tak, już praktycznie jest Jacek Bartosiak, ale to za kilka chwil, bo my podróżujemy, obserwujemy oczywiście to, co dzieje się, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, między innymi Szczecin, między innymi Świnoujście, między innymi także sprawy związane z rolnictwem. I teraz następuje podłączenie kabli, bo to jest najważniejsza rzecz, drodzy Państwo, w radio. I przy naszym telefonie jest Jacek Bartosiak, który zajmuje się geopolityką, który jest specjalistą od spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam. To może zacznijmy od tego, bo pan województwo zachodniopomorskie też zna, też na to patrzy. Tutaj powstaje wielka fabryka polimerów. To jest ważna inwestycja dla Polski? To są strategiczne działania? Trudno mi oczywiście odnieść się do konkretnej inwestycji. Natomiast bardziej historycznie ciekawiła mnie fabryka benzyny syntetycznej za czasów wojny. Niemiecka fabryka, która produkowała na potrzeby sił zbrojnych Niemiec. I to fascynująca historia, którą wszystkim polecam. Jak z węgla zrobić benzynę i nie mając właściwie dostępu do własnej ropy naftowej, wciąż móc poruszać armię, flotę, okręty podwodne i lotnictwo. I Police właśnie robiły to tak. Tak, robiły to przed wojną, później historia niestety potoczyła się tak, że ta cała instalacja, która nie została zniszczona podczas II wojny światowej, i tak została rozmontowana, wszystko przejął Związek Radziecki. No i tak to wygląda, a ta inwestycja, która tutaj jest, robi bardzo duże wrażenie przecież. Tak, ale mówię, żebym się wypowiedział na temat inwestycji, musiałbym coś więcej na jej temat wiedzieć. Natomiast w ogóle cały ten obszar jest bardzo ciekawy z punktu widzenia ruchu na Odrze. Właśnie jak do starej fabryki w Policach i w PRL-u wędrowały barki z węglem, potem bądź w świat, bądź do fabryk, do Szczecina, później do Świnoujścia, zespół portowy Szczecin-Świnoujście. Także ten obszar w sumie niepołączony z centrum rdzenia państwa polskiego, oddalony od Warszawy tak samo jak Berlin, a może nawet i lekko bardziej z punktu widzenia skomunikowania. No ciekawy jestem, jak się potoczy to w Unii Europejskiej, zwłaszcza w przypadku konsolidacji unijnej, bo Szczecin ma ogromne oddziaływanie na obszar Berlina, tak, swoim skomunikowaniem portowym i w ogóle skomunikowaniem drogowym. Więc sam się zastanawiam, ciekawe, jak to się potoczy. Teraz wszyscy czekają na to pogłębienie tutaj toru, tego do 12,5 metra, że to będzie duża szansa i duże otwarcie na rozwój i na to, żeby nowe kroki stawiać i w przemyśle, i w gospodarce. No tak, jest ciekawym też wątkiem takim, że Amerykanie, którzy chcą się rozładowywać zawsze w Niemczech, wojskowo mogliby się rozładowywać w Świnoujściu i w Szczecinie w przypadku wojny i oczywiście to trzeba byłoby jeszcze dokładnie policzyć, ale też mogłoby to zadziałać zmienięciem Niemców, którzy zawsze kręcą nosami na ćwiczenia wielkie w Europie, czy na to, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Powiedział pan o Amerykanach, powiedział pan o tym, co się dzieje w kontekście Polski, albo mogłoby się dziać w kontekście Polski, a teraz patrzymy na relacje amerykańsko-chińskie. Informacja sprzed kilkunastu godzin. Rząd USA zamyka chiński konsulat. Chiny grożą odwetem. Chodzi tutaj o konsulat w Houston w stanie Teksas. Pracownicy obiektu mieli otrzymać na to zaledwie 72 godziny. W co gra rząd USA, dokonując takich ruchów, i czy nie zaognia celowo relacji z Pekinem? Zaognia, przesila administracja amerykańska, żąda wystawienia wszystkich kart na stół, jak w grze pokera,
od razu chce pokazać, co ma, uważając, że ma silniejsze karty i kontrolę, drabiny eskalacyjne we wszystkich aspektach. No jest to bardzo poważna eskalacja z tym konsulatem. Oczywiście Chińczycy prawdopodobnie będą musieli odpowiedzieć. Widziałem wczoraj w mediach społecznościowych, że Chińczycy w tym konsulacie palą dokumenty na podwórzu. Także to jest bardzo poważna eskalacja. Dzisiaj donoszą media amerykańskie, że dzisiaj będzie bardzo duże przemówienie sekretarza Pompeo na temat Chin. Jedno z większych w czasie tej administracji Trumpa. No Amerykanie szykują się do poważnej rozprawy, tak? Kilka dni temu był wywiad sekretarza obrony Espera, który mówił wprost o wojnie, który mówił, że oczekujemy od sojuszników oparcia Ameryki, że Ameryka musi być na czele świata, a nie Chiny, że 5G jest kluczową sprawą do dominacji światowej i nie możemy sobie pozwolić, żeby Chińczycy były na szczycie świata. Także świat wolnego handlu, globalizacji, niewidzialnej ręki rynku już jest przeszłością. Już jest, oczywiście okazało się być humbugiem i nadchodzi konfrontacja chińsko-amerykańska, ona zresztą już trwa na wielu polach. Jestem bardzo tylko ciekawy, co przyniesie, dlatego że z jednej strony, no wiadomo, ostra kinetyczna wojna byłaby nieszczęściem. Po drugie, z kolei pokonanie Chin, czy pokonywanie Chin w ten sposób, łamie globalizację, z czasem będzie to odczuwane na kontraktach społecznych, dlatego że świat ułożył sobie relacje z społeczeństwem, typu rząd, społeczeństwo w ten sposób, że Chińczycy tanio produkują dla zachodniej klasy średniej i oni nie muszą pracować jako krawcy. Ale powiedział pan o tej wojnie, która trwa, oczywiście już przyglądamy się jej od wielu, wielu lat. Teraz ona cały czas nabiera nowych rumieńców i nowych barw, ale tutaj była też sprawa poruszona 5G. 5G de facto już w Europie jest zdominowane przez Stany Zjednoczone, więc tutaj wojnę z Chinami Amerykanie wygrali i mogą postawić swoje flagi, wbić swoje tutaj flagi. Jeszcze nie wygrali, ale rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnoszą sukces. Dzisiaj w nocy też gruchnęła wiadomość, że również Francuzi wprowadzają takie regulacje, które z czasem spowodują, że również Chińczycy nie będą uczestniczyli w sieci 5G we Francji. Także wygląda rzeczywiście, jakby Amerykanie odnosili sukcesy, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza wśród państw sojuszu pięciu oczu. No jeszcze Niemcy oczywiście nie wypowiedzieli się, a Niemcy chyba nie mają apetytu, żeby opowiadać się po stronie Amerykanów za szybko. Natomiast innymi słowy wszystko jest dynamiczne. No, rok temu wydawało się, że Chińczycy wygrają zupełnie, bo nikt nie chciał razem z Amerykanami tak, w tej sprawie 5G. Teraz się to odwraca. No, myślę, że ta rywalizacja będzie miała jeszcze wiele odsłon, dlatego że Chiny to jest naprawdę potężne państwo, potężne mocarstwo gospodarcze. To nie są Sowieci i jeszcze będzie bardzo dużo zwrotów akcji, ale rzeczywiście trzeba Amerykanom oddać, że odnoszą w ostatnim czasie sukcesy, więc zobaczymy. Wszystko jest, tak jak powiedziałem, w grze. No z tym 5G jest naprawdę ciekawe, bo blokowanie rozwoju 5G łamie memorandum Crowa, czyli taki fundamentalny dokument dla myśli geostrategicznej anglosaskiej, że anglosasi, ludzie morza, którzy zabezpieczają wszystkim skomunikowanie, otwierając w ten sposób rynki, muszą być arbitrem dla wszystkich w tym sensie, że umożliwiają ruch. No, w związku z tym muszą popierać wszystkie wynalazki zwiększające skomunikowanie i tak dalej. Amerykanie tutaj po raz pierwszy postanowili zaangażować. Z jednej strony jest to przykład tego, że Chińczycy sobie doskonale dają radę i są to jest pierwszy wynalazek, który nie jest zachodni. Podczas rewolucji przemysłowej, który zwiększa tworzy nowe gałęzie technologii, przemysłu i w ogóle nowy skok technologiczny, nowy cykl technologiczny i nie jest zachodnia. Z drugiej strony Amerykanie są nawet w stanie to zablokować. No to pokazuje po prostu, z jakimi siłami mamy do czynienia. Czas nas goni. Jacek Bartosiak, ekspert od spraw geopolityki, Strategy and Future. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Krótki, ale na pewno istotny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam cię. Pozdrawiamy, godzina 8 punktualnie, czas już na wiadomości.